upcycling pozwala wyrazić nasz indywidualny styl. Jest prężnie rozwijającą się gałęzią mody, tak zwanej etycznej, czyli korzystającej z zasobów już istniejących. Nawet wiodące domy mody oraz korporacje zauważyły już, że jest potrzeba zmiany, a ludzie zaczęli myśleć o naszej planecie oraz o energii, którą sobą reprezentujemy. W naszym sklepie łączymy ze sobą rękodzieło oraz recykling. Ubieramy naszych przyjaciół. Was też możemy ubrać, jeśli chcecie. A Wy, sprawiając sobie jakieś ekscentryczne wdzianko albo ręcznie wykonany przez nas przedmiot, wspieracie powstawanie projektu Kupa Chrustu. Bo każdy z nas ma jakąś pracę, każdy ma jakąś pasję. Każdy lubi swoje przedmioty mocy i swój kostium superbohatera. Dla Matki Ziemi i ziemskich wibracji, wybierając recykling oraz rękodzieło, matematyka jest prosta, a przyjemność niezaprzeczalna. Link do sklepu w opisie pod filmem. Zapraszamy na program. Cześć! Cześć! Tu Binka i Peri w programie Kupa Chrustu! Dzisiaj zapraszamy Was na długo wyczekiwany odcinek, a jest to odcinek, który zabierze nas z powrotem na festiwal Wibracje, który pozdrawiamy serdecznie. I jesteśmy bardzo wdzięczne, że mogłyśmy zarejestrować specjalnie dla Was wykład Magdy Dębowskiej. I z tej okazji pozdrawiamy Magdę i Zosię. Czujemy się naprawdę wyróżnione i zaszczycone. Tak. A ci, których w tym roku nie było na wibracjach, mogą wraz z nami przeżyć te jedne warsztaty i być może rozważyć przyjazd na wibracje za rok, gdzie my również będziemy. Zanim przejdziemy do wykładu, bardzo, ale to bardzo serdecznie chcemy pozdrowić Kamilę oraz... Kochana, tutaj z tego miejsca pozdrawiamy, ślemy uściski. Dziękujemy, że jesteś z nami. Dziękujemy za całe Twoje wsparcie. Oraz, jak już o wsparciu mowa? No właśnie, panią Anię, która na Patronite, słuchajcie, co miesiąc zasila nas najwyższą kwotą. Jesteśmy naprawdę wdzięczne, zaskoczone, ale tak bardzo, bardzo pozytywnie, ponieważ pierwszy raz w historii Kupy Chrustu zdarzyło się, że ktoś wykupił, a właściwie obdarzył nas taką dużą dawką energii. To się nazywa mecenat. Tak. Prawdziwy taki. Także pani Aniu, bardzo, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy panią serdecznie, ślemy serducha. Niech się darzy, tak. I w imieniu wszystkich artystów świata również dziękujemy, bo to jest właśnie taka wymiana energii, która sprawia, że nam serce rośnie i naprawdę chce się działać dalej. Oraz pozdrawiamy wszystkich patronów naszych, bo dzięki Wam naprawdę każda najdrobniejsza suma powoduje, że my mamy tutaj zasilanie. Tak naprawdę to jest to w interesie wszystkich naszych widzów, Was również, dlatego że z każdą nawet drobną sumą rośnie nasz budżet eksperymentalny, doświadczalny. To jest budżet, dzięki któremu uprawiamy nasze podróże magiczne, które później Wam relacjonujemy. Tak. Także dzięki, dzięki wielkie. Serducha dla Was. Specjalne życzenia urodzinowe dla Ewy. Od Ewy. Urodzinowe z okazji, powiemy, których? No powiemy, żeby wiedziała, o kogo chodzi. 35. Już troszeczkę minionych, ale tak? Na dzisiaj nadrabiamy te zaległości i tak na cały rok w przód życzymy. Tak. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, samych serdeczności i niech Ci się darzy. No dobrze, nie będziemy przedłużać, prawda? To ziu. Jedziemy. Pa. No to witam serdecznie wszystkich. Przychodzę tutaj z tematem, który jest w sumie tematem kontrowersyjnym w dzisiejszych czasach. I postaram się to z żeńską delikatnością wyjaśnić. To jest temat
energii żeńskiej i energii męskiej. Dlaczego ten temat? Bo właśnie najwięcej zapytań ostatnio jest o to, żeby w końcu się wypowiedzieć, ale o co tu w końcu chodzi z tą energią męską i żeńską. I warto też widzieć, że my po prostu żyjemy teraz w czasach ogromnej polaryzacji, ale w zasadzie wszystko na planecie Ziemia polaryzuje się na dwie części. I to wszystko jest w służbie życiu. I w każdej dziedzinie jest ta polaryzacja. Ona jest w dziedzinie zdrowia, partnerstwa, ale też kierunku, w którym idzie świat. To po prostu jest. Takie jest prawo. I my jesteśmy pochwycani przez większą siłę do tej polaryzacji. I to jest trochę tak, jakby byśmy nie za bardzo na to mieli wpływ. To jest pewien rodzaj łaski. To jest większa siła, która nas polaryzuje. A jednocześnie wszystko, co przeciwne, się przyciąga. I teraz w tej polaryzacji my możemy się sobą zachwycić, albo możemy ze sobą walczyć. Ale ostatecznie chodzi o to, żeby poprzez to ścieranie się tych dwóch sił doszło do rozwiązania. I mówię to patrząc naprawdę na wiele kwestii, szczególnie na tematykę zdrowia, ale również na tematykę tego, co się dzieje dzisiaj w kwestii płciowości, a mianowicie tak im bardziej ten trend związany z rozwojem tego zaniku, zamazywania się płci, tej tak zwanej filozofii gender, im bardziej to się rozwija, tym bardziej powstaje grupa osób, która jest pochwycona do tego, żeby koncentrować się na tym, żeby wzmocnić tą tożsamość seksualną, wzmocnić tą energię męską i energię żeńską. Po prostu te osoby czują tę potrzebę. I w całym tym konflikcie tych dwóch sił chodzi po prostu o wspólne dojrzewanie do prawdy. Potrzebujemy siebie w tym. Im bardziej jedna strona boi się wirusów, boi się bakterii, uważa, że choroby są wynikiem jakiegoś ataku z zewnątrz, tym bardziej pewna grupa osób jest pochwycona do tego, żeby pokazać, że nie boi się tego i że to wcale nie jest tak, że te wirusy i bakterie nie są przyczyną chorób, tylko są wynikiem fazy naprawczej. Ale nie będę o tym mówić, bo nie wiem, czy mi tu wolno, więc nie o wirusach. Natomiast warto też spojrzeć, że ta polaryzacja w dziedzinie medycyny również się dzieje. Jest oczywiście wielu naukowców, którzy widzą tak, a nie inaczej i pochwyceni są naukowcy do widzenia drugiej strony. Im bardziej też jest nam przedstawiana wizja świata w tym kierunku cybernetyki i technologii, tym bardziej jest jakaś część ludzi pochwycona do tego, żeby iść w kierunku natury. Żeby wykazać, że my mamy siłę wewnątrz i że my sami możemy dokonywać tych wielkich przemian, zmian i siebie uzdrawiać. Więc można by powiedzieć, że ta medycyna, którą bierzemy z zewnątrz, to jest energia męska, a to wszystko, co płynie z wewnątrz, to jest energia żeńska. To jest to zasilanie siebie z wewnątrz. Ja mogę. I co ciekawe, Jezus mówił, że pokój na świecie będzie wtedy, kiedy ta energia żeńska się objawi, bo fakt jest taki, że my jesteśmy dosyć słabi jeszcze w tej energii żeńskiej. To też widać, że jeszcze nie do końca jest to spolaryzowane. W tym momencie, kiedy patrzymy chociażby na tą sprawę zdrowia na świecie, to widzimy, że jest około 10% ludzi, którzy widzą inaczej kwestie zdrowotne, a tak naprawdę 90%, które widzą jeszcze w inny sposób. Więc jeszcze czekamy na to, aż się to spolaryzuje. To się teraz poszerza, to się dzieje. Jakby ten wirus wiedzy i informacji jest przenoszony, ale tu jeszcze nie ma polaryzacji. Tak naprawdę technologia jest oparta na wiedzy o naturze. Na
Natomiast my również możemy się uczyć o naturze, poznając technologię, ponieważ osoby, które stworzyły te technologie, mają nieprawdopodobną wiedzę na temat wszechświata. Więc my tu nie musimy walczyć, my po prostu już teraz możemy zacząć się uczyć. A zatem ta energia żeńska w kontekście zdrowia to jest to branie, uzdrawianie się jakby z natury, własnym głosem, świętą geometrią, kontaktem z naturą, przyrodą. Natomiast energia męska to jest to dawanie i wspieranie z zewnątrz. I dopóki ta żeńska się nie umocni, to ta męska jest silniejsza. Potrzebujemy jej. Ale cała zabawa polega na tym, żebyśmy dzięki tej męskiej dojrzewali w tej żeńskiej. Wszystko, co jest w przyrodzie, jest właściwe i ma sens. I ta polaryzacja również temu służy. To jest bardzo dobrze, kiedy są dwie strony i kiedy dochodzi do rozstrzygnięć. Ta polaryzacja jest w służbie życiu i podam kilka przykładów, jak ona jest w służbie życia. Przykładem jest mama, tata i dziecko. Jakże trudno jest żyć dziecku, kiedy ma tylko mamę albo kiedy ma tylko tatę. Ono nie ma drogi wyjścia, ono nie może się przesunąć, ono nie może na chwilę odetchnąć i uciec. Jest lepiej, kiedy ono widzi i mamę i tatę. To są oczywiście dwie skrajności i ona uczy się przyjmować te skrajne aspekty w sobie. Uczy się nie walki, oczywiście jeśli rodzice między sobą walczą, to dziecko rośnie w odruchach myślowych, że z przeciwnościami trzeba walczyć. Ale jeśli mama i tata szanują się w swojej inności, to dziecko naturalny ma odruch szanowania inności innych. Dobrym przykładem jest moment, w którym na przykład syn wchodzi na drzewo. Reakcja męska to jest dobrze, niech wchodzi, da radę. Reakcja żeńska to jest ojejku, wyprałam mu spodnie, podrze je, będę musiała tutaj coś zacerować. Ojejku, on na pewno spadnie. To są dwie skrajności, które jeśli oni teraz się nie pokłócą, ci rodzice, tylko siebie uszanują w tym, to dziecko automatycznie przyjmuje to i nie rośnie na schizofrenika. Ponieważ ta schizofrenia tak naprawdę to jest walka. My jesteśmy schizofrenikami. Kiedy tata mówi do mamy, szanuję to, że się boisz, nie? To też jest właściwe. Nie mówi do niej, o ty słaba, o ty zobacz, twoja matka jest taka. Nie? Tylko mama tak ma i to jest dobre. Nie? Natomiast ona mówi, tata ma tak. Tata się nie boi, tata ufa. Nie? I to też jest dobre. To dziecko wtedy ma tę właściwą strukturę psychologiczną budowaną. I ono potem nie szuka konfliktu i nie szuka wojny, ponieważ te wszystkie wojny są wynikiem tych wojen najpierw w naszych rodzinach i tego, że my sobie jeszcze tego nie ustawiliśmy właściwie w naszych umysłach i sercach. Też ciekawym przykładem tego, jak się polaryzuje przyroda, jest taki przykład. To będzie taki dosyć abstrakcyjny przykład, ale żeby pokazać w ogóle zachowania biologiczne, które mamy w ciele. Wyobraźmy sobie, że pewien prezydent wioski wpada na genialny pomysł, w którym proponuje, że dzisiaj wszyscy mężczyźni dzisiejszej nocy będą mogli zgwałcić wszystkie kobiety, które są w wiosce. Przyroda się przygotowała na takie czasy, że mogą takie pomysły powstawać. I co wymyśliła jako najlepsze rozwiązanie? Ano wymyśliła, że najlepiej będzie, jak praworęczne kobiety z tego gwałtu w ciąże nie zajdą, natomiast zajdą leworęczne, ponieważ przy tak zwanych konfliktach seksualnych kobiety praworęczne tracą płodność, natomiast leworęczne jeszcze nawet wzmacniają tę swoją płodność. I czemu ma służyć ta dywersyfikacja? Temu, żeby zobaczyć, jakie są konsekwencje takiej decyzji w wiosce. Czyli te dzieci, one też wezmą pewnego rodzaju energetykę, z którą pójdą dalej świat, a te dzieci, które nie były z gwałtu, będą mieć zupełnie inną naturę. Wszystko służy temu, żeby pójść, żeby zobaczyć, żeby dojrzeć, ponieważ zobaczmy na to słowo dojrzeć, tu chodzi o zobaczenie, o widzenie szerzej. Zatem dojrzewanie to jest widzenie więcej, szerzej, wyżej, głębiej. Ale też ciekawe jest to, że biologia i przyroda
jednocześnie to wszystko, co podzieliła, chce to łączyć. I dobrym przykładem jest zakochanie. Zakochanie to jest taki moment, w którym spotykają się dwa rody. Może ja bym to przedstawiła, na przykład jakby były jakieś osoby, które są chętne do tego, żeby tak w prezentacji wziąć udział. Dobra, to tam zapraszam panią. Potrzebuję tak, trzy kobiety i trzech, ile kobiet potrzebuję? Tak, trzy kobiety i trzech panów. Dobra, dwa, jak masz ochotę, to cię nie zapraszam. Trzy, okej. A, dobra, tu mamy trzy i trzech panów chętnych. Najlepiej jeszcze, żeby to byli panowie, żeby jeden z tych panów był, że tak powiem, singlem. To już z nimi sobie popracujemy, to tak... I żebyście mieli siłę stać. Ktoś... Pan singiel? Super. To zapraszam. Dobra, czy tutaj z tej trójki mamy jakiegoś? Dobra, okej. Okay. Dobra, to teraz zrobimy tak. Ty nie jesteś. U, tutaj mamy single? Ja jestem. Od kiedy? Dobra. To tak. To my sobie już przejdziemy. Ja mam tutaj taką kartkę, żeby było jasne, po co ona mi jest. To jest moja energia męska. Energia żeńska to jest absolutny chaos. Po prostu wiem wszystko. Ale to nic z tego nie będzie. Ja potrzebuję struktury. I kiedy wchodzę w energię żeńską, wszystko się rozpływa i dlatego muszę się wesprzeć, nie? To jest też informacja. No dobrze, no to ja poproszę taką sytuację. Poproszę jakąś jedną panią. Dobrze. I poproszę twoją mamę i tatę. To tutaj z państwa. Ty będziesz tata? Dobra. Jesteś jej tatą. Ty jesteś mamą. Dobra. I tu pana poproszę. To ty się ustaw za tutaj, z córką. Ta rodzina poproszę, żeby sobie tak stanęła. Ciebie tutaj i wy jesteście tutaj, tak z boczku trochę. I ciebie też poproszę. Jesteś synem, ty jesteś ojcem i ty jesteś jego mamą. Tak, i ja przedstawię proces zakochiwania się, związany właśnie z polaryzacją. To stań sobie za nimi. Syn. Córka i rodzice. Zróbcie trójkącik, tak żebyście się widzieli. Poproszę tutaj córkę. Ja tak patrzę na kabel. Okej. I tutaj nam brakuje... Ciebie poproszę, żebyś była mama. Okej. To są dwie rodziny. Czy wy... Tak, to są dwie rodziny. Czy wy dacie tutaj radę tak ustać z godzinkę? Jakby co, to... No może nawet pół godziny to zajmie. Dobra, kabel. Dlaczego ja to w taki sposób chcę pokazać? Ponieważ nasz mózg, tak naprawdę jesteśmy wszyscy stwórcami i my tworzymy w głowie pewne obrazy. Musimy mieć tego świadomość. Właśnie w tym jest nasza moc, że my wiemy, że my tworzymy obrazy. My już pewne obrazy stworzyliśmy w dzieciństwie. Na przykład, kiedy nasi rodzice się kłócili, to my postanowiliśmy, że na przykład my się rozwiedziemy, jak będziemy duzi. I dokładnie to robimy. Nie? Już tam pewne obrazy zostały zaprojektowane i my potem po prostu realizujemy to. I my każdego dnia coś obrazujemy. Ta praca nad sobą polega również na tym, żebyśmy my wiedzieli, jakie my mamy obrazy zbudowane, co my tak naprawdę realizujemy. Nie? Żeby się zastanowić, czy na pewno jest to dla nas korzystne, czy jest to po prostu stary obraz, który teraz próbuję zrealizować. Nie? I teraz, kiedy będziemy tak na to patrzeć i wy sobie już tę umiejętność zdobędziecie, to już będziecie mogli precyzyjnie u siebie badać tą obrazowość. To jeszcze was poproszę, żebyście byli za synem. I teraz tak, syn odwraca się do rodziców. Tak, oni się tutaj widać chyba kłócą. Nie mogą do siebie. To też może być tak, że to płynie z jego pola. Tak, ale pewnego dnia ten synek zaczyna być przyciągany przez dziewczynkę. Kwestia hormonów, właśnie dojrzałości, do tego też trzeba dojrzeć, żeby w ogóle dziewczynka przyciągała. Więc wydarzyły się już pewne mechanizmy i on tu czuje, że coś go tam ciągnie, a ona też czuje, że coś ją tam ciągnie. I co to są za rody? To jest ród Capulettich i Montekich, tak? To mamy Szekspira i wiemy, co się wydarzyło. Romeo i Julia. Julia jest z rodziny, w której się je łyżką, ponieważ w wyniku pewnych historii rodowych ktoś umarł jedząc widelcem,
Więc oni stwierdzili, że najlepszym rozwiązaniem, żeby przeżyć, jest jedzenie łyżką. I bardzo się trzymają swoich zasad, ponieważ jeśli nie będą jeść tą łyżką, to umrą. Natomiast Romeo jest z rodziny, w której się je widelcem, ponieważ ktoś kiedyś jadł łyżką i umarł. I jako najlepsze rozwiązanie biologiczne dla tego rodu jest mieć takie zasady i takie prawa, które mają służyć przeżyciu. I oni się w którymś momencie przyciągają się, ponieważ serce dziecka jest tam, gdzie zamknięte jest serce rodziców. Więc najczęściej przeciwności się przyciągają. Oczywiście to jest taka zasada, przeciwności się przyciągają, ale w tych przeciwnościach jest też coś bardzo podobnego, czyli jest lustro. A zatem, on jest trochę niedojrzały, więc on przyciąga oczywiście niedojrzałą partnerkę. Natomiast on jest z innego rodu, z innymi zasadami, w związku z tym ciągnie go do przeciwieństwa. I teraz to się wydarza. Ciągną się i ciągną, ale jest jeden mały problem. Mamie i tacie nie podoba się to. I na czym polega ta dojrzałość teraz, tego mężczyzny? To jest to coś, czego zabrakło Julii i Romeo właśnie. Oni nie mieli siły, żeby pomimo iść ku sobie. Oni chcieli zostać niewinni wobec rodziców, wobec tych zasad, które są w tym rodzie. No mieli się ku sobie i sobie tak to trochę wymyślili, że się tak zbliżyli do siebie. I was tak poproszę, żebyście tak troszeczkę, żeby tak to tak zaprezentować. Oni tak troszeczkę tą rodzinę chcieli zostawić, ale oczywiście on ciągle przyjeżdżał do mamy i do taty, a ona też. I on czuł, że jemu nie wolno z nią, bo to się nie podoba rodzicom. A ona czuła, że jej nie wolno z nim, bo rodzice będą obrażeni, bo to jest tak, jakby ona ich zdradziła. W związku z tym oni sobie wymyślili, no, że oni się zespolą i że sobie umrą. I że w ten sposób ani nie zdradzą rodziców, ani nie zdradzą partnera. No, słabe rozwiązanie, ale rzeczywiście bardzo często my właśnie uczestniczymy w takim procesie, że w tym całym konflikcie między energią żeńską i męską po prostu ostatecznie umieramy. I dzięki temu nikogo nie krzywdzimy. Służą nam temu oczywiście choroby, które sobie tam chętnie wtedy tworzymy i tak dalej. No dobrze, tu widzimy, że mama bardzo pilnuje syna, wcale go nie chce opuścić i bardzo jest czujna. A ona zapewne w związku z tym jest po prostu lustrem, czyli ona mocno się trzyma taty. I co tutaj, żeby się udało w tej miłości, jest ważne? Ważne jest to, żeby oni uszanowali, co się wydarzyło w ich rodzie i że dlatego właśnie ten ród stworzył takie, a nie inne zasady, które miały służyć przetrwaniu. Ale żeby też otworzyli się na tą inność, że tam również jest ród, który przetrwał, chociaż ma zupełnie inne zasady. Żeby używali tych obu zasad, ale żeby też postanowili stworzyć swoją, czyli na przykład jedzą pałeczkami. I to jest ta jedność, czyli oni używają i widelca, i noża, i jeszcze do tego pałeczek. I wtedy to jest ta dorosłość, nie? W którym oni znajdują siłę do tego, żeby siebie przekonać, że im wolno. No, Bert Hellinger, to jest jeden z moich nauczycieli, on mówi zawsze: niewinne dzieci idą do nieba, grzeczne dzieci idą do nieba. Czyli ktoś, kto chce być grzeczny wobec tych rodziców, chce zostać w tej lojalności, no po prostu umiera. Natomiast te niegrzeczne dzieci opuszczają rodziców. Ja to też mówię w takim kontekście, który jest dosyć istotny dzisiaj, a mianowicie systemu, ponieważ to, o czym ja tutaj mówię, to jest system rodzinny. To jest jeden system rodzinny i drugi system rodzinny. My na to, co się dzisiaj dzieje, mówimy też system. I jest takie pytanie, czy to nie jest czas zostawić system? Czy to nie jest czas, żeby dojrzeć? Czy my mamy siłę w ogóle na to, żeby dojrzeć? Czy my już zgromadziliśmy odpowiednie informacje? Bo być może dla wielu tutaj odbędzie się zaraz wielki poród. A być może jeszcze nie są niektórzy nie gotowi na poród, czyli muszą z tymi rodzicami zostać i dalej kontynuować tutaj pewne procesy. Więc jakby patrzmy na to wielowymiarowo, cały czas to się dzieje. Ja tam 2 lata temu na wibracjach pokazywałam, była pewna kobieta, która właśnie cierpiała na różne choroby z powodu walki z systemem.
I oczywiście tu chodziło też o te procesy, które jeszcze nie zostały przepracowane przy mamie. A zatem opuszczenie systemu jest możliwe dopiero wtedy, kiedy my dojdziemy do tej naszej rodziny, my przyjmiemy z tej rodziny to wszystko, co jest niezbędne do tego, że co nam daje życie, my zauważamy te kwestie, co dało życie. I kiedy podziękujemy, kiedy się trochę wyżalimy, zobaczymy, co było trudne i co było lekkie, bierzemy to wszystko, co jest potrzebne do przeżycia i idziemy i zakładamy swój system rodzinny. Ale w momencie, kiedy my najpierw w ogóle nie widzimy, że coś nas boli, nie widzimy, że jesteśmy w coś uwikłani, to po prostu iść dalej nie możemy. Czyli dziecko musi się wkurzyć często. Najpierw musi poczuć ból, tak jak ptak. Ptak siedzi w gnieździe i myśli sobie, kurczę, czemu oni mi tych dwóch dżdżownic jeszcze nie przywieźli? Powinni. Ale oni już nie wyrabiają, nie dają tej dżdżownicy. I on się w końcu wkurza i wylatuje z gniazda. No, to jest ta dojrzałość. Trzeba się wkurzyć. Również, żeby się urodzić, to trzeba się wkurzyć. Trzeba siedzieć w tej macicy i myśleć sobie, ja pierniczę. Tu już nie ma miejsca, ja się tu w ogóle nie rozwijam. To po prostu wszystko mnie zacieśnia. Ja czuję, że coś jest we mnie, co chce się iść dalej, ale tu się nie da. I z tego wkurzenia to dziecko też się zaczyna rodzić. I to jest taki czas, który wydaje mi się właśnie obecnie mamy również na ziemi. My się wkurzamy, ale jeszcze jesteśmy takimi dzieciakami, które mówią, no ale jak ja mam założyć swój system? No wkurzę się, umiem już, umiem, no. Ale robaczka nie umiem sobie przyjąć. Więc my się teraz tego też musimy nauczyć. Być może to jest ten moment, w którym się uczymy, więc też spokojnie. No dobrze, też jest takie pytanie, może ktoś odpowie. Czy człowiek jest połówką, czy jest całością? Kto mówi, że połówką? Okej, okay. To ciekawe, tu nie ma żadnej polaryzacji. Człowiek jest i połówką, i całością. Jeśli już nie mamy schizofrenicznego umysłu, to umiemy to dostrzec, że jest i to, i to. Widzimy to po dziecku. To dziecko jest całością. Składa się z mamy i składa się z taty, więc jest całością. Ale też to dziecko dopiero stworzy dziecko, kiedy się połączy ze swoją połówką. A zatem jest połówką. I teraz rozumiemy, ile mamy w sobie schizofrenii? Jest i to, i to. No dobrze, to ja teraz chciałabym przedstawić, może się bardziej trochę skupię tym razem na mężczyznach, bo dla kobiet to tam jakieś warsztaty robię, więc one już dużo wiedzą, ale również to, co zrobimy dla mężczyzn, jest dla kobiet, więc wiele kobiet też będzie wdzięczny za to, co teraz tutaj opowiem. Jak się stać dojrzałą energią męską? Jak się stać tym mężczyzną? Jest to proces, to się nic nie dzieje tak. I czasem dopiero się możemy stać w wieku 60 lat, a czasem, ponoć w dawnych czasach, mężczyzna stawał się mężczyzną w wieku tam 16-17. Jakby ta dojrzałość płciowa była też oznaką tej dojrzałości psychicznej. No my dzisiaj jesteśmy troszeczkę wstrzymywani w tej dojrzałości, bo są nam na różnych etapach naszego życia dawane takie uśmierzacze bólu, które właśnie powodują, że my nie możemy dojrzewać, bo dostajemy po prostu z zewnątrz różne historyjki, zaraz powiem jakie. Więc żeby mężczyzna stał się mężczyzną, a kobieta kobietą, oni przede wszystkim muszą popatrzeć na swoich rodziców. Od tego się to zaczyna. Patrzą sobie na rodziców. Oczywiście, jeżeli oni tego nie zrobią, to oni tutaj sobie się skrzywdzą i odejdą od siebie, prawda? No albo umrą, albo sobie naprawdę dadzą mocno w koks. Tak, ale jak już tutaj rzeczywiście między nimi nie wyjdzie, to co oni zrobią? Wrócą do rodziców po tej relacji. I on wraca do swoich, ona wraca do swoich. I teraz, co on zaczyna dostrzegać? I to jest też dojrzałość, czyli on dojrzał, żeby coś zobaczyć. Czyli żeby zobaczyć, że on jest uwikłany tutaj, w pewien układ w tym całym systemie rodzinnym. I jaki to jest układ? No, taki układ, że ponieważ mama nie lubi swojego męża, bo za mało zarabia, coś tam źle zrobił, to on widzi jej cierpienie, a ona wspaniale pokazuje swoje cierpienie. Kobiety są w tym genialne. Mężczyźni tak aż nie pokazują. On twardo trwa, ale ona płacze,
krzyczy, jest smutna. W związku z tym on się czuje zobowiązany do tego, żeby wejść w tę rolę. I poproszę o tu, o tak. I on sobie tutaj wchodzi w rolę ojca i to jest klasyczne uwikłanie, które mu nie pozwala na to, żeby on mógł pójść dalej, ponieważ w głębi jest w reprezentacji. Nie, już tak wiedziałam, o czym będzie. Aha, okej. Tak. I dopóki on w tym tkwi i on tego nie może dojrzeć, no to tak nawet można 30 lat sobie w tym trwać. No i z tego powodu oczywiście cierpieć, mieć choroby i tak dalej, i tak dalej. Czyli jego dojrzałość mówi, kurczę, z czym ja jestem? O co tu chodzi? Co ja robię? I zaczyna dostrzegać ojca. Zaczyna się zastanawiać nad nim, czy on rzeczywiście jest taki zły. Zaczyna sobie też uświadamiać, że sam jest mężczyzną, że właśnie mu nie wyszło z kobietą, że wrócił. Dużo myśli, dużo rozważa. Nie? Oczywiście w tym czasie pojawiają się uśmierzacze, a mianowicie a włączy sobie porno za darmo i jest sukces. Ukoronowanie. Bo normalnie to on by cały czas próbował jednak zdobyć tą kobietę. Ponieważ jest to w jego ruchu naturalnym, ponieważ mężczyzna jest jak plemnik. Kobieta jest jak komórka jajowa. Czyli jego naturalny ruch jest taki, żeby iść ku niej. No i teraz, kiedy on próbuje iść ku niej, mimo że jest tu uwikłany i nie ma w związku z tym siły, żeby iść, to na drodze staje uśmierzacz i mówi, co będziesz do niej szedł? Się będziesz męczył, przecież ona zaraz strzeli focha, będziesz musiał kupić jej coś, żeby ją jakoś tam, będziesz musiał się nagadać. Po co ty to masz robić? Przecież wystarczy nacisnąć przycisk. Wszystko za free. No i on oczywiście w to wchodzi, ponieważ no jak ma nie wejść, skoro to tak, nikt z nim na ten temat nie rozmawia, chociaż dużo się zmienia. Dzisiaj tak naprawdę nastolatki wiek 20 lat budują wielkie grupy tam stop masturbacji i tak dalej, więc to jest naprawdę niesamowite. Ale generalnie ta cała masturbacja i ta cała przyjemność właśnie związana z pornolami powoduje, że on ma wrażenie podświadomie, że jest ukoronowany. Bo cały cel plemnika jest to, żeby założyć koronę. Nie? Więc w momencie, kiedy on tam widzi, że ta kobieta jest zadowolona, kamera dobrze wie, o co chodzi, pokazuje twarz kobiety, która jest zadowolona, on czuje, że wszystko jest dobrze, wykonane dzieło, nagroda jest, przyjemność, no to sobie spokojnie już może tutaj trwać. Potem znowu próbuje zrobić ruch, ale jednak słyszy porno, słyszy też gry komputerowe, w których jest ta iluzja, że on coś wygrywa, że on czegoś dokonuje wielkiego tam. Nic się nie dzieje w realu, ale on tam siedzi w tym komputerze i później mówi, wygrałem. Ale ona nie widzi, żeby wygrał. Więc ona nie może się otworzyć, ponieważ ta komórka jajowa otwiera się, kiedy ona widzi jego starania. Co się przejawia poprzez te starania. Przejawia się przede wszystkim jego odwaga, jego siła życiowa, jego cała moc. I dlatego możemy powiedzieć, że te różne takie tutaj nam przeszkadzajki są po to, żeby osłabiać moc mężczyzny. Oczywiście jak osłabimy moc mężczyzny, no to również będziemy mogli zarządzać tak naprawdę wszystkim, więc to jest taki ciekawy dosyć temat. Więc on musiałby to wszystko odstawić, te uśmierzacze. Piwko też jest świetnym uśmierzaczem, no napije się i mówi, no wszystko jest dobrze, ale zapali sobie trawkę, no też jest dobrze, przecież wszystko jest dobrze. To o co chodzi, przed chwilą jak nie zapaliłem, myślałem, że jest źle, ale jest dobrze, nie? Więc nie robi nic. Ale mężczyzna, jak sama nazwa wskazuje, to jest mążczyną, czyli zajmuje się czynieniem. Dlatego wszystkie uśmierzacze służą temu, żeby on nic nie robił. I żeby myślał, że jest dobrze, żeby myślał, że jest ukoronowany. No to jest niesamowita wiedza o psychologii człowieka. Nie? Więc on odrzuca to wszystko i zaczyna czuć cierpienie. I nie uśmierza tego cierpienia. To cierpienie jest dla niego drogą do rozwoju, bo on musi sobie zadać miliony pytań, dlaczego ja cierpię, o co tu chodzi i dlaczego ona mnie nie chce. No nie chce mnie, bo tu stoisz.
może cię będzie chciała, jak zaczniesz iść, ponieważ kobieta chce to widzieć, że on idzie ku. No ale on jeszcze tego nie wie, więc musi tu cierpieć, myśleć, zastanawiać się. I w którymś momencie też jest istotne, żeby właśnie zrozumiał to uwikłanie i żeby zobaczył swoją mamę i jej energię żeńską i swojego tatę i energię męską. Wtedy dopiero, kiedy pozna, czym jest energia żeńska, no to jest możliwe oczywiście, jeśli tata widzi, czym jest energia żeńska, jeśli tata umie uczcić energię żeńską, mówi o tym, wtedy on ma łatwiej. Ale jeśli nikt nic nie mówi, ani o energii męskiej, ani o żeńskiej, to on nie wie nic. On sobie to sam musi znaleźć ze świata. Więc kiedy on widzi, czym jest ta energia żeńska, co ona potrzebuje, kiedy widzi też, czym jest energia męska, to jest w stanie pokłonić się przed mamą, podziękować jej za to wszystko i przejść na stronę bycia mężczyzną, czyli przejść na stronę ojca. No ale to go wiele kosztuje, ponieważ musi teraz mamę taką cierpiącą zostawić. No i musi ją zostawić i musi wtedy przejść, no tak, żeby być bliżej ojca. No z czym to się wiąże realnie? No zamiast siedzieć z mamą, siedzi z ojcem. Kiedy dzwoni do domu, nie dzwoni do mamy, tylko dzwoni do ojca i pyta, co tam się dzieje. Jest w środowisku mężczyzn, ale również zaczyna się spotykać z kolegami, a nie z koleżankami. Dzisiaj mężczyźni mają wiele koleżanek, lepiej się czują z dziewczynami. Tak, ponieważ mają poczucie, że z mężczyznami trzeba konkurować, ale to jest tylko i wyłącznie przeniesienie tego oprogramowania, które tutaj się zapisało. I on się musi nauczyć współpracować z tymi mężczyznami. Więc pierwszym tym mężczyzną jest tata. Tata mu pokazuje, jak on współpracuje z innymi mężczyznami. Dzięki temu on widzi, że z mężczyznami się nie konkuruje, tylko się razem tworzy. Jezus też potrzebował 12 apostołów, żeby coś stworzyć, nie? Potrzebował mężczyzn. No i jednej kobiety. To jest też ciekawe, że jest potrzebna też energia żeńska, żeby coś stworzyć, nie? Czyli 12 kolegów i żona. Tak. Więc kiedy on już sobie tutaj to zrobi, to jednocześnie to wszystko jest potrzebne, żeby zrobiła dziewczynka. Czyli dziewczynka zazwyczaj jest uwikłana w relację z tatą, ponieważ mama ma swoje różne sprawy, mama teraz robi karierę. Kiedy robi karierę, nie ma ochoty na seks, ponieważ ma podwyższone hormony, testosteron, energia męska się kręci, więc ona już po prostu nie chce, więc ona go odstawia. Mówi, przestań, jutro mam wykład, jutro mam prezentację, jutro mam to, zostaw. I on w związku z tym naturalnie by odszedł. No ale ponieważ on jest dobrym człowiekiem, nie chce odejść, nie chce zostawić rodziny, no to w miarę tam stoi, męczy się i córka postanawia mu pomóc. Czyli ona wchodzi w rolę żeńską dla niego i staje się dla niego partnerką. No i to mówimy tutaj, to jest taka trochę relacja kazirodcza. I my bardzo często dziewczynki po prostu są w tej relacji kazirodczej uwikłane. I ta dziewczynka, jej dojrzałość to jest zobaczyć to, dojrzeć, że coś tu jest nie halo i że czas się z tego uwolnić. I kiedy ona to dojrzy, to ona mówi, ja jestem kobietą. I przechodzi na stronę mamy. Oczywiście to często bardzo pomaga. No, jeszcze tak nie do końca przeszłaś, jeszcze tam kręcisz się, tak? Ona jest na stronie mamy, ale jeszcze jest pomiędzy nimi, czyli chce ich właśnie łączyć. Nie? Przejść na stronę mamy, to znaczy ty daj im tutaj, niech oni sobie to rozstrzygną między sobą. A, teraz przeszła w rolę babci. To jest naprawdę trudne. My sobie tu robimy zarys, ale tak naprawdę to my sobie pracujemy ustawieniami, żeby te rzeczy robić. To jest trudne. To nas tyle kosztuje płaczu, ile nas tutaj się musi w nas nagromadzić, ile się gromadzi przez to całe nasze życie tutaj bólu i cierpienia. I spróbujmy, zarysujemy sobie to. To znaczy, spróbuj ich teraz nie ratować. Zobacz, ty ich teraz łączysz. A jak ty ich łączysz, mam ich nie ratować, czyli tak. Mam ich nie łączyć. Tak. Dokładnie. Ale my właśnie chcemy łączyć ich, żeby się nie rozeszli. Wtedy też im często po prostu przeszkadzamy. Bo kiedy ona z tego układu wyjdzie, to nagle się okazuje, że oni muszą się ze sobą dogadać i koniec. Nie ma wyjścia, a tak? Trwali w tej bezczynności.
Ale jeżeli ona sobie po prostu z tego wyjdzie, czyli ucieknie z tego systemu, a nie zdąży przejść na stronę mamy, to co się wydarzy? Już mówię. Spotka jego. I jakiego ona spotka mężczyznę? Żeńskiego. Ponieważ jej brakuje tego pierwiastka żeńskiego, ponieważ ona była cały czas jakby w polu ojca. Z ojcem pojechała na rowery, z ojcem robiła to, z ojcem była w garażu, była córeczką tatusia. Więc ona ma w sobie bardzo dużo tej energii męskiej, więc ona spotka mężczyznę, który ma dużo energii żeńskiej, bo jej brakuje tego. A muszą się przeciwieństwa ze sobą spotkać, ale jednocześnie lustro się ze sobą spotyka. Nie? A ponieważ on był właśnie syneczkiem mamusi, to teraz świetne spotkanie. Synek mamusi i córeczka tatusia się spotykają i oni się teraz poranią. Bo tak to po prostu jest. Nic z tego nie wychodzi. Nie? I najczęściej tu utykamy. Tu utykamy. No ale wzięliśmy śluby, więc no dobra, trzeba zostać w tym. Nie, nie trzeba w tym zostać. Trzeba to rozwiązać, iść dalej z tym. Nie? Czyli najczęściej tak, oni tutaj się poranili i znowu, bach, muszą wrócić do rodziców. Nie udało się. Nie? Po co wrócić? Żeby dojrzeć kolejne sprawy, które tutaj są uwikłane. I ona przychodzi na stronę mamy, zaczyna być z mamą, zaczyna z mamą siedzieć, z mamą rozmawiać, być wśród dziewczyn, mieć koleżanki. Jest wiele, ja zaraz opowiem o tym, czym jest ta energia żeńska, jak ją pielęgnować, jak wychowywać dziecko w tej energii żeńskiej. I dopiero kiedy ona jest przy mamie, a on jest przy ojcu, on tutaj też ich ratuje, spróbuj tam być po prostu przy ojcu, daj, musisz powiedzieć, powiedz do taty. Powiedz do taty, mama jest twoja. Tato, mama jest twoja. No, często, żeby on do tego doszedł, potrzebuje jakiegoś mentora, czyli żeby ktoś mu to w ogóle wyjaśnił i powiedział, no bo tu się tego nie wyjaśnia w szkołach. W szkołach jedyne, jakie zajęcia są na temat wychowania w rodzinie, to jest jak założyć sobie prezerwatywę. Ale to nie. Już nie? To dobrze. Przynajmniej mnie tego uczyli. Okej, okay. Teraz tak się tam inny zakłada. Ale to jest istotne, żeby pojąć ten proces. Czyli on zrobił pierwszy proces, opuścił mamę, poszedł do ojca. No jeszcze jest kolejny, opuścić ojca również w tym wszystkim. Jeżeli on to przejdzie, no to on już powiedzmy w jakiś tam sensie jest gotowy. No chyba, że tutaj te pułapki, ta pajęcza sieć tutaj się odbywa, czyli znowu mówię porno, piwko, gry komputerowe, meczyk. Wygraliśmy, on mówi. A ona pyta się, ale co wygraliśmy? No wygraliśmy. Byłem z kolegami, oglądaliśmy mecz i wygraliśmy. Nie ty wygrałeś, tylko Lewandowski wygrał. To jest ciekawe, że jest to taka identyfikacja z tym. Natomiast mężczyzna nie widzi, że w sumie niczego nie wykonał w tym momencie, więc on chce przyjść po meczu i mówi, że on chce seks, ponieważ kiedy mężczyzna coś uczyni, to on to zawsze czyni w głębi, żeby zostać ukoronowanym, a korona to jest nic innego jak po prostu no, spotkanie się z koroną kobiety. Zatem on może mieć to poczucie, że teraz po tym meczu będzie seks. I nie ma. I nie wie dlaczego, i nie rozumie. Wspomogę się moją energią męską, żebym tutaj czegoś nie zapomniała. Czy wam nie zimno w stopy? Nie. No dobrze. Tutaj też się wydarza kolejna istotna kwestia, kiedy oni tak tutaj ze sobą są. Powiedzmy, że ona już zrobiła też to samo, czyli ona też opuściła mamę. Ona nie może opuścić mamy, ponieważ na przykład mama mówi, ja jestem nieszczęśliwa, jak to będzie? I kiedy córka widzi, że jej mama jest nieszczęśliwa, czuje się zobowiązana do tego, żeby jej pomagać. I ona w związku z tym jest uwikłana i ona teraz jest zamknięta na poszukiwanie mężczyzny. Ona jest tej lojalności, ale przypominam, grzeczne dzieci idą do nieba, niegrzeczne żyją. Więc tutaj jakie są kolejne zagrożenia? No, w momencie, kiedy ona nie otrzyma też informacji, jaka jest jej wartość tej energii żeńskiej, to ona w ogóle nie wie, co ona ma robić.
w szkole nauczyła się, że tylko za działanie są nagrody, więc ona myśli, że ona teraz musi coś działać. Ona wychodzi na rynek, działa, buduje różne rzeczy i mówi, no to kiedy on mnie będzie kochał? Im bardziej ona działa, tym bardziej staje się umęczona i brzydka. Jakby jest też taka edukacja, tak nam się wydaje, że jakby jesteśmy za to działanie, my kobiety, nagradzane. Natomiast no, to jest błąd. Ta edukacja może jest dobra dla mężczyzn, chociaż też nie do końca. Kobieta jest, po prostu jest i to jest jej wartość. A mężczyzna to jest ten, który działa. A zatem jego wartość jest w działaniu i w czynieniu, nie? Mężczyzną. Więc oni się znowu tutaj męczą. No niby już opuściłem mamę, tatę, zrobiłem te wszystkie procesy i co tutaj dalej nie gra? No to nie gra, że ty myślisz, że ty masz być jak mężczyzna, że za to będą ordery, że ty musisz zrobić teraz dla świata jakieś strasznie wielkie rzeczy i wynaleźć jakiś pierwiastek kolejny. I się z tym strasznie męczysz i nie masz czasu, bo musisz dać kolejny egzamin, więc ty tutaj nie masz czasu się spotykać z nim. Natomiast u niego, jaki się dzieje proces, tutaj jest istotne, żeby on pracował nad, ona również, ale tutaj szczególnie dotyczy to mężczyzn, nad tematem odrzucenia. On już miał tu jedną przygodę z córeczką tatusia, czyli tak zwana to jest męska kobieta. One zawsze dają popalić i one są w służbie. One właśnie mają to zrobić, żeby uzmysłowić, że tutaj czegoś jeszcze brakuje. Nie? Więc on, ponieważ przeżył to rozczarowanie, to on się teraz boi bólu. I on się boi tak naprawdę odrzucenia w tej miłości. Nie? Dlatego znowu, już prawie by poszedł, ale mówi, nie, dobra, porno. Dobrze. Więc on teraz pracuje nad tym, żeby po pierwsze przyjąć ten swój ból zranień, zgodzić się na to, podziękować też temu, bo to wszystko była lekcja, ale on również teraz pracuje nad tym, żeby znaleźć w sobie odwagę pomimo odrzucenia. No i zobaczcie, jak plemnik idzie do komórki jajowej. Oczywiście znowu jesteśmy uczeni, że plemniki ze sobą konkurują. No to jest wszystko nic, to jest nieprawda. One ze sobą współpracują, żeby dojść do tego celu. Tak również tutaj. On wchodzi w kontakty z mężczyznami, on współpracuje, on się dowiaduje, jak. I on się uczy odwagi. Pomimo, że ona go może zranić i odrzucić, on idzie. On tutaj też musi przezwyciężyć lęk przed śmiercią. Ponieważ tak naprawdę, kiedy plemnik dociera do komórki jajowej, to odrzuca swój ogonek. Tak jakby siebie musi odrzucać. Jakby mężczyzna w pewien sposób też umiera. Nie? Więc tutaj również może się przydarzyć tak, że on w tej swojej pracy nad odwagą no, powinien trochę też ocierać się czasami o śmierć, żeby się nauczyć i żeby czasami też takie wydarzenie w swoim życiu, takiego wydarzenia dotknąć, którym naprawdę dotknął prawie śmierci i przestał się jej bać. I ona czeka na takiego, który się nie boi tej śmierci, czyli który jest gotowy zatracić się, by tam iść i z nią to stworzyć, co mają do stworzenia. Czyli on jest jak rycerz. I my mamy takie bajki, dawne bajki. O czym one były? To była historia rycerza, który idzie do księżniczki, która jest uwięziona w wieży. Co on robi, ten rycerz? Kiedy on idzie z tą swoją szabelką, on walczy z demonami. To są te wszystkie potwory, czyli on tam walczy z tymi demonami, które go trzymają, z mamą, z ojcem, te wszystkie trudne sprawy, ból, cierpienie. On musi to u siebie zwalczyć na swoim terenie. Potem on idzie tutaj i mówi, dobra, tutaj tą szabelką też postaram się to wszystko zwalczyć. Jeśli on to zrobił tutaj, to on będzie umiał też to tutaj zrobić, no bo już po prostu jest niezłym psychologiem, kiedy mu się to udało. I w tej bajce jest też ten ruch plemnika do komórki jajowej. Nie odwrotnie. Świat nam znowu pokazuje, nie, no ty idź do niego, ty go poproś o rękę. Kiedy ona to zrobi, będą problemy, zapłacą za to. Ponieważ to jest dowód tego, że ona jest w energii męskiej, więc znowu ona mu da popalić, żeby się otrząsnął. Nie? Czyli on zdobywa odwagę i idzie jak rycerz, walczy ze swoimi demonami i idzie ku.
A ona uczy się przede wszystkim słuchać siebie, żeby ona się nie zgwałciła. No bo kobiety myślą sobie tak, 30 lat minęło, nie ma faceta, dobra, już niech będzie, że on taki jest, już dobra, to ja już pójdę po niego, stanę mu tu na drodze. Natomiast zdrowsze dziecko, że tak powiem, jest z tego, kiedy on idzie pomimo, kiedy on tam wchodzi, ona mu oczywiście zrzuca ten szal z włosów, prawda, czy tam jakieś tam prześcieradła i on się tam musi jeszcze wskrobać. Jego to dużo kosztuje. W momencie, kiedy mężczyzna poświęca tyle energii na to, żeby zdobyć kobietę, to właśnie to jest proces zakochiwania się. Mężczyzna się zakochuje, kiedy on zdobywa kobietę. A my, kobiety, oczywiście myślimy, że się zakochuje, jak jest seks. Nie. To jest proces zakochiwania, natomiast kobieta zakochuje się w mężczyźnie i wiąże się z nim już na amen w momencie aktu seksualnego. Nie? Ona już jest jego. Do końca. No i tam wiemy, oczywiście, telegonia i te sprawy, po prostu oni są ze sobą już połączeni, nie? I bardziej ma to wpływ na kobietę. Także ona uczy się przede wszystkim tego budowania swojego poczucia wartości. Ona również musi rozpoznawać to, że wartość kobiety to jest piękno, łagodność, ciepło. Ponieważ kobieta jest stworzona biologicznie do tego, żeby zajmować się dzieckiem. Jeżeli ona będzie taka, to ona się nim nie zajmie. Ono jest malutkie, ma malutkie rączki, więc ona automatycznie wchodzi w hormony, które służą przeżyciu tego dziecka. Ale w tym czasie on jest opiekunem, ponieważ to miękkie nie może się rozwinąć, jeśli nie jest chronione przez twarde. Więc on wykazuje jej w tej drodze ku, że jest twardym facetem, że ogarnia. A ona uczy się to widzieć i słuchać siebie, żeby się nie zgwałcić w tym. Dostrzegać też i pielęgnować tą miękkość. Jeżeli ona idzie do niego i mówi, dzień dobry, słuchaj, mam willę, jestem szefową korporacji, cześć. Kogo ona przyciąga? No super, ja sobie tam posiedzę. Coś mi się tu zerwało. Tak, to będzie dobrze. Co to? A, dobra. No dobrze, nie? Więc to jest istotne. Dlatego mówi się o tej twardości. Co jest też jeszcze istotne? W momencie, kiedy on tutaj sobie popatrzył na mamę i na tatę, to w tym całym zdrowym konstrukcie ważne jest, żeby on podjął sobie taką decyzję. 30% biorę energii żeńskiej, 70% biorę procent energii męskiej. A ona mówi, 70% biorę energii żeńskiej, 30% męskiej. Wtedy oni naprawdę się mogą przyciągnąć. Jeżeli, oczywiście jest pytanie, a czemu nie 50-50? No, sami zobaczcie to obliczenie, kogo przyjmujesz. No, najczęściej, kiedy jest 50-50, to my w ogóle jakby siebie nie potrzebujemy. Dokładnie. No i to jest też definicja singla. On ma ten konstrukt, że... A, jeszcze przy okazji, jakie są zagrożenia. Jedzie na kurs, jak sobie siebie wypełnić, żeby już niczego nie potrzebować i nikogo. No i po takim kursie oczekuje, że teraz pojawi się partner. Nie, partner się pojawia wtedy, kiedy go potrzebujemy. Nie kiedy go pragniemy, ponieważ w naszym życiu spełniają się potrzeby, a nie pragnienia. To jest duża różnica. Nie? Więc jeśli ona jest w energii żeńskiej, to po prostu nie ma bata. Ona już potrzebuje mężczyzny, ponieważ ona nie przeżyje. Nie? I z tej potrzeby ona zaczyna roztaczać woń jako kobieta. No bo kobieta, to jeszcze raz powtarzam, komórka jajowa. Kwiat, więc ona przyciąga poprzez fakt bycia. Kwiat jest połączony z ziemią. On się nie rusza i nigdzie nie chodzi. Po prostu pachnie. Jest piękny. I on jest bąkiem, który, jeśli poczuje ten zapach, to leci.
To jest tak istotny ruch. Oczywiście na tych głębokich poziomach to jest tak, że ona również się w jakiś sposób otwiera, otwierając na niego, ten ruch zbliża się do niego, ale my tutaj zarysowujemy ten aspekt zewnętrzny. No dobrze, więc kiedy on sobie tę odwagę już zdobył, już umie, no to powiedzmy podchodzi do niej i mówi, dobra, zobacz, jestem odważny, doszedłem. Ale ona mówi, no i co? No i znowu problem. Jak ja nienawidzę tych bab, ja już nie będę z żadną kobietą, ona mnie znowu odrzuciła. I znowu wraca do rodziców. Albo myśli sobie, kurde, o co tu chodzi? To jest kolejny etap drogi do męskości. Czegoś mi tu jeszcze brakuje. Czego mu brakuje? Obrazu przyszłości. Celu. I to jest kolejny etap dojrzałości mężczyzny. Mężczyzna musi mieć cel. I to jest taki cel, najlepiej im większy cel, tym lepiej. To jest cel, w którym on służy, i ona to widzi, rodzinie, jej, no bo ona musi widzieć, że ma jakąś korzyść z tego, ale on też poprzez ten cel służy światu, czyli ten cel jest naprawdę wielki. No i też kobieta też ma swój cel. Problem z kobietą jest taki, żeby ona w ogóle odkryła, że ona ma jakiś ukryty cel, ponieważ kobieta to jest aspekt ten ciemny, tam jest dużo podświadomości. Ona nie wie, że ona ma cel. Ona musi to odkryć, dlatego ona pracuje cały czas pod świadomością. O co mi chodzi? Czego ja w ogóle od niego chcę? Bo czasami oni się spotykają i mówią, no ale o co ci chodzi? Ona, nie wiem. To jest też istotne. Kobiecość to jest nauczenie się, o co mi chodzi, jakie są moje też potrzeby. Naprawdę, które powodują, że ja jestem w stanie błogości, piękna, jestem w stanie to utrzymać. A zatem ten cel, jeśli się pojawi u niego, to teraz ona, kiedy wie, jaki jest jej cel, to jak ona wybiera mężczyznę? Ona wybiera sobie takiego mężczyznę, który zrealizuje jej cel. Jeżeli ten mężczyzna nie ma celu, to spotyka kobietę i ona mu będzie cały czas mówić, co ma robić. No i w którymś momencie ona będzie wtedy widziała go jako jakiegoś synka. Więc znowu seksu nie będzie, bo przecież ja już wszystko zrobiłem, co ona chciała. I dalej nie ma tego seksu. Więc ona, kiedy wie, jaki jest jej cel, wybiera mężczyznę, który dla niej to zrobi. Ponieważ kobieta zmienia świat rękami mężczyzny. A ja wiem, że to jest kontrowersyjne jak cholera, flaki się przewracają, szczególnie kobietom, bo my mamy w sobie ten taki mocny bardzo pierwiastek feminizmu, czyli to oczywiście nie ma nic wspólnego z wyzwoleniem kobiecości, tylko to jest jakby ten aspekt męski w nas bardzo mocny, czyli my chcemy zdobywać świat. Ja zdobędę ten świat, zamęczę się, stracę całą urodę, będę wykończona, ale zdobędę ten świat. Ale po co? Przecież on to może zrobić. To jest oczywiście bardzo mocne ze względu na to, że nasze babki, prababki, one po prostu cierpiały. Mężczyzna poniżał, mówił, ty nic nie robisz, co ty w ogóle, tylko się zajmujesz sobą, o co ci chodzi. Albo jeszcze dochodziło do jakichś aktów agresji, albo mężczyzna nie dawał rady, umierał na wojnie. Więc one miały takie poczucie, że muszą same o to wszystko zabiegać. No i oczywiście taka kobieta, ona żyje, ale ona nie żyje, ona egzystuje. Życie to jest zupełnie coś innego. Kobieta żyje tylko wtedy, kiedy ona jest w stanie błogości i miękkości. Tylko wtedy cały ten układ hormonalny ją żywi. Ale również kiedy ona jest w tym stanie, to on może dopiero czerpać te właściwe soki, czyli te wody, które go uzdrawiają. Jeżeli to jest po prostu taki seks, dobra, żeby nie odszedł, to już nie będzie. No dobra, nic, tu nie ma żadnego uzdrawiania. Nic tu się nie dzieje, tu nie ma żadnej wymiany energii. A to, o czym mówię, to dojrzewanie tutaj ma służyć tak naprawdę rozwojowi duchowemu. Czy widzicie, że to jest rozwój duchowy? Rozwój duchowy to nie jest usiądę, będę myślał o nicości. Właśnie tu się odbywa rozwój duchowy. Ten mężczyzna uczy się bycia stwórcą na wzór i podobieństwo tego wielkiego stwórcy Boga. On musi przejść proces, żeby mógł stwarzać, ponieważ on ma stworzyć system. Najpierw system rodzinny, potem być może system
światowy, kto go tam wie. Nie? Więc wracając do celu, mężczyzna na swojej ścieżce musi mieć ten cel, on wtedy również będzie szanowany przez tą kobietę. Jeśli on nie wie, jaki jest jego cel, ona nim cały czas będzie pomiatać, aż się na niego wkurzy i znowu wrócą do rodziców. Tym kolejnym jeszcze etapem jest to, żeby on zrozumiał, że jest stwórcą, czyli że on nie jest ofiarą, no bo on sobie myśli, ale mam los, znowu coś nie tak. Koniec. Depresja, dobra, to już koniec z kobietami, już tylko porno. Ale kiedy on sobie uświadomi, że on nie jest ofiarą, że on przyciąga takie kobiety, które mu tak dają popalić i zaczyna widzieć, że jako lustro projektuje właśnie swoje lustro. On ją stwarza. No jest taka zasada, którą tutaj od razu też chciałabym się podzielić z nią. Mianowicie mężczyzna nie jest w stanie zmienić kobiety. Bardzo by chciał. Nie może tego zrobić. Technicznie, mechanicznie tego nie może zrobić. Nie dała mu tego matka natura i ojciec natur. Ale mężczyzna może zmienić siebie i wtedy jego lustro się przemieni. Natomiast kobieta nie może zmienić siebie. Ona jest cały czas uwikłana w różne kwestie podświadomości. Ona za to może tak go zainspirować do zmiany, że jak on się zmieni, to ona się zmienia. A to ta sama osoba, to jest samego faceta, czy w sensie, że innego przyciąga taką? Można tego samego zmienić, ale jak się nie uda z tym samym, bo nie dojrzeliśmy, że go mogę zmienić, to wtedy z tym nowym. Oczywiście, jeżeli my się rozstajemy i myślimy sobie, tak, ja jestem ofiarą, ja nic nie muszę zmieniać tutaj, prawda, to wszystko przez niego, no to kogo przyciągniemy? No takiego samego znowu, no bo po prostu musimy w końcu dojrzeć do tego, że jesteśmy tymi stwórcami. Nie? Zatem zadaniem kobiety, również w wychowaniu siebie jako kobiety, jest umiejętność inspirowania mężczyzny. Oczywiście my mamy ukryte swoje różne cele. Na przykład kobieta sobie myśli tak, no moim celem jest tam być Marią Curie-Skłodowską, to jak to zrobić? No wezmę sobie takiego faceta na przykład, który tam pracuje gdzieś tam w pracy, w branży naukowej, dobra, i ona już ma obraz, będzie mi pomagał stać się tą wielką jakąś tam chemiczką. Tylko po co? Jeśli ona by sobie pomyślała tak, ja sobie wezmę mężczyznę, który będzie wielkim chemikiem. Tylko wtedy ona może go stworzyć wielkiego. Ale my, kobiety, podświadomie chcemy mieć słabych mężczyzn. Dlatego, że te historie w przeszłości, że kobieta to nic nie osiągnęła, nic nie zrobiła. My mamy to ukryte w podświadomości. Więc robimy wszystko, żeby pracować nad naszą potęgą, tylko nie ma to nic wspólnego z żeńskością, nad naszą potęgą męskiej energii, a jego w ten sposób osłabiając. Więc to też warto wiedzieć i umieć to w sobie odkrywać, więc tutaj jakby to na tym mają polegać te warsztaty kobiecości. Umiejętność inspirowania, ale zobaczyć najpierw, o co mi chodzi, co ja tak naprawdę robię, jakie są moje historie rodowe, że ja go chcę małego, słabego, niedorozwiniętego, a potem jeszcze się na niego wściekła, że jest niedorozwinięty. Więc to jest też niezbędny etap w rozwoju, zobaczyć, że jesteśmy twórcą tej rzeczywistości, że siebie nawzajem stwarzamy i nie jesteśmy żadnymi ofiarami. I w momencie, kiedy oni do tego dochodzą, to zaczynają naprawdę być tak zwanymi magami, magu od słowa mogę. Oni widzą tą potęgę swoją. I to jest etap cesarza i cesarzowej. Czyli naprawdę tutaj dochodzi do zaślubin. Czyli jeśli on się wykazał, on ma cel, on pokazał odwagę, pokazał, że jest w stanie chronić, to ona wtedy jako komórka jajowa się otwiera. I to są zaślubiny.
Czyli tak naprawdę ten akt seksualny jest momentem zaślubnym, tylko że dzisiaj no po prostu kobiety siebie gwałcą. Nie no, beznadziejny, a on jeszcze mówi, napij się winka, będziesz łatwiejsza. Dobra, napiję się. Chodzi o to, żeby ona właśnie pozwalała sobie na te komplikacje, żeby ona sobie pozwalała zobaczyć, że coś w nim jest nie tak. A on wtedy sobie myśli, kurde, co teraz jest nie tak? I rozwija się. A jeśli ona siebie zagłusza w tym, to nic z tego też nie będzie. Nie? Więc to jest taki moment, w którym oni zakładają własny system. Czyli on potrzebuje 12 apostołów i kobietę, i zaczyna być tutaj wtedy ta rodzina i ta nowa rzeczywistość. To wszystko oczywiście dzieje się też na poziomie wtedy wewnętrznym, to znaczy dochodzi do integracji energii żeńskiej i męskiej w nim i w niej. Nie? Czyli to jest ten też pokój między żeńską a męską energią i harmonia. No i to jest taki moment, w którym jeżeli oni rzeczywiście siebie teraz karmią, ona go karmi z żeńskiego, on karmi ją z męskiego, to oni są w stanie dojść do takiego momentu boskiego oświecenia. To jest niemożliwe, jeżeli najpierw nie zostaną zintegrowane te pierwiastki. Czyli to jest niemożliwe bez spotkania kobiety i mężczyzny również na żywo, ponieważ jest to manifestacja tego, co się dzieje w naszym wnętrzu. Nie? Te wszystkie darcia tutaj się na siebie, tylko są też informacją, że to wszystko jeszcze jest niepojęte, niedojrzałe. Nie widzę, nie dojrzałem tego, co powinienem dojrzeć. I widzę siebie ciągle jako ofiarę. I w momencie, kiedy oni oczywiście zakładają to cesarstwo, to może już tak tutaj spróbujmy. Tak, to jest właśnie to cesarstwo i oni są ukierunkowani. Mogę na chwilkę, bo ci trochę spadło. Dobra. Teraz tu będzie. O, dzięki. Zakładają cesarstwo, oczywiście no, faza zakochania, oni patrzą na siebie, ale tak naprawdę dobrze jest, kiedy para patrzy troszkę na siebie i tam do przodu na wspólny cel. Nie? W momencie, kiedy oni tylko patrzą na siebie, jest to oznaka po prostu niedojrzałości, bo on mówi, dobra, ty teraz daj mi to, czego mi mama nie dała i to, co tata, pamiętaj. O, nie dałeś. Nie, oni już to mają za sobą, oni to wszystko przeszli, oni po prostu ukierunkowują się na realizację wspólnego celu. Dobra. Tak. To był zarys, to oczywiście nie było ustawienie, dlatego oni wcale jeszcze tego nie zrobili w sobie, spokojnie. To ja podziękuję teraz rodzicom. Podziękuję, bardzo dziękuję tutaj, że narodziliście trochę. Mamo, tato. Czy ja jeszcze? Dokładnie, kiedy jest wesele, to też jest taki ciekawy moment w naszym życiu, ponieważ no, na wesele dzisiaj taką mamy modę, że sobie wyjeżdżamy z daleka od rodziny i sobie tam robimy to wesele, ale też wszyscy się weselą, kiedy dochodzi do integracji tych dwóch przeciwieństw, ponieważ jest to oznaka ogromnej dojrzałości. Stąd jest ta nazwa wesele. Po prostu się teraz weselimy, no bo stworzony został nowy system. I dlatego zaprasza się i rodziców Capulettich, i Montekich. W tym czasie również nie jest do końca dobrze począć dziecko, no bo jeszcze oni, zanim dojdą w sobie do zintegrowania się z Capulettimi i będą musieli się spotkać na tym wspólnym obiedzie, to ich trochę kosztuje, więc będzie zamieszanie. No a jak wiemy, dziecko w okresie prenatalnym czuje wszystko, więc również może czuć, że jest nieprzyjęte w rodzie jeszcze, co będzie skutkowało różnymi zaburzeniami. Więc po prostu na przykład w tych skrajnie ortodoksyjnych środowiskach żydowskich jest taka wiedza, więc wzięło się to właśnie stąd ta informacja, że po ślubie dopiero się poczyna dziecko. Bo ta droga do ślubu, okres narzeczeństwa, to jest jeszcze taki dosyć trudny okres, szczególnie dla rodziców, którzy muszą teraz sobie też zintegrować tę energię w sobie. No i ja teraz chciałam jeszcze powiedzieć kilka słów na temat tej energii męskiej i energii żeńskiej. To oczywiście wszystko determinuje ten wygląd, jakie są role pomiędzy kobietą a mężczyzną. Ponieważ ja na początek też zachęcam do popatrzenia tak. Kobieta to jest krew. W tym jednym ciele kobieta jest krwią, a mężczyzna jest żyłą. Więc kiedy mamy czasami wątpliwość, co to znaczy być w energii żeńskiej czy męskiej, to sobie zadajmy pytania. Czy ty jesteś tutaj krwią teraz, czy żyłą? No i o co tu chodzi? Krew i żyła mają wspólny cel. I realizują ten cel w taki sposób, że ta krew musi przetransportować tlen, pewne informacje do różnych miejsc, żeby było życie. No, ale jeżeli nie będzie żyły, to ona się tak rozleje. Ponieważ kobieta, jak wiemy, to jest chaos.
ona się po prostu przelewa, rozlewa. Oczywiście w momencie, kiedy my mamy dobrze ustrukturyzowane stosunki z energią żeńską, no to oczywiście nam się później przelewa i mamy dużo obfitości, więc to jest w ogóle podstawa w życiu, pracować z energią żeńską, żeby ta obfitość była. I dlatego mamy właśnie symbol słonia jako symbol obfitości, woda, rozlewanie się, przelewanie się, mówimy płynność finansowa, to jest wszystko właśnie praca z mamą, praca z żeńską, dlatego mówi się mężczyzna, który odnalazł tą swoją męskość przy kobiecie, jemu się również zaczyna przelewać, bo jest uszanowana też energia żeńska. I jeżeli to jest krew i to jest żyła, to widzimy taką kwestię. On jej pomaga dostarczyć ten tlen poprzez zbudowanie struktury twardej, żeby ona się nie rozlała. Czyli on to utrzymuje w kupie. On również wyznacza też ten kierunek przepływu jej. Ale jej, jeśli ją skurczy za bardzo, ta żyła, no to będzie zator i będzie śmierć. Nie? Więc to jest tak zwany tyran. Tyran mówi, zamykamy. A ta właściwa żyła, ten właściwy mężczyzna wie, że ma ograniczyć. I to jest to, czego szuka kobieta. Kobieta szuka ograniczenia wbrew pozorom. Szuka mężczyzny, który ograniczy. Który umie ją ograniczyć. Ale tak zdrowo, tak? Zdrowo, bo chore by było, jeśli on ją zaciska. Czyli co ona by nie powiedziała, co ona nie czuje, to on robi, zatkaj się, babo. Nie? Mamy zator i będzie śmierć. Nie? Ale jeśli ona czuje, że w jej przelewaniu, chaosie, we wszystkim, co ona czuje, bo ona to wszystko czuje, on jej zaczyna to wszystko tłumaczyć. Mówi, ty tak czujesz. I jeszcze sprawdza oczywiście, czy dobrze powiedział, bo jak nie, to nie będzie seksu. Nie? Dlatego mężczyzna ćwiczy się w inteligencji przede wszystkim. Też, ponieważ on jej musi wytłumaczyć ten świat, który jej się cały rozlewa. Nie? Ona to wszystko czuje, to jest właściwe. Kiedy on szanuje energię żeńską, to on nie ma z tym problemu. On tylko wie, że ma to ograniczyć i zawęzić. Właśnie na tym polega naukowiec. Naukowiec to jest taka osoba, która patrzy na wszystko i myśli sobie, no coś trzeba napisać. I bierze wycinek, ogranicza ten wycinek i go opisuje. To oczywiście nie ma nic wspólnego ze wszystkim, to jest po prostu tylko jakiś wycinek. Nie? I on trochę jest takim naukowcem, czyli mężczyzna trenuje intelekt, umiejętność przekonywania do swojej racji. Dlatego mówimy, lubimy inteligentnych mężczyzn. Nie? Kobieta oczywiście, sfera erogenna podstawowa u kobiety jest gdzie? Gdzie? Uchu. Tak, czyli on musi umieć tak dobrze nawijać. Oczywiście są szkoły, które uczą tego wszystkiego bardzo technicznie, co powoduje do ogromnych komplikacji i zaburzeń, ponieważ mężczyźni w tych szkołach są uczeni nie żeby się zakochiwać i żeby kochać, tylko żeby zmanipulować poprzez odpowiednie właśnie przyciski, nie? Jak powiedzieć, co powiedzieć. Nie polecam takich szkół, ponieważ one ostatecznie doprowadzają do tego, że mężczyzna przestaje umieć kochać. No i potem co z tego, że on może mieć każdą, bo on umie tak nawinąć, jak on po prostu nie może znaleźć już, bo tam stosuje się mechanizmy, które mają służyć temu, żeby on się za szybko nie zakochał. No bo przecież chodzi o to, żeby ją zdobyć i odejść do następnej, nie? Więc jak on to zrobi 20 razy podczas tych ćwiczeń, przy tych warsztatach, to on się zacznie, jakby on to wpoi w sobie jako oprogramowanie. Nie wiem, jak z tego uleczyć. Nie wiem, po prostu też widzę to, nie? Że tak jest. Jest po prostu już zamknięte serce, bo uczył je zamykać, nie? Przez 2 lata na kursie. Więc też uważajmy na takie historie. Nie? Zatem kobieta znowu działa w środku, jest krwią, a mężczyzna działa na zewnątrz. W środku, czyli no, w dawnych czasach kobiety po prostu pracowały w domu. No i teraz to widzimy. Dla kobiety, która wychodzi na zewnątrz, czyli udziela się na przykład społecznie, jest to dosyć duży stres, co powoduje zmianę hormonów. Jakie to są oczywiście hormony? Męskie. Ona jest w trybie walki. Jeśli ona jest w trybie walki, seksu nie będzie, ponieważ kobieta, kiedy walczy, kiedy się stresuje, po prostu jej wszystkie hormony żeńskie siadają. Natomiast mężczyzna, kiedy walczy, kiedy się stresuje,
jego testosteron wzrasta, więc jeszcze ma większą ochotę na seks. Dlatego, ponieważ jego celem jest ostatecznie seks, to jest tak naprawdę w głębi, czyli ukoronowanie, ponieważ to, że on ma z nią seks, jest dla niego informacją, że jest the best. Że on to wszystko przeszedł. Tu chodzi po prostu o koronę, o ten wieniec laurowy. Dokonałem tego. Tak. Zatem, ponieważ jemu chodzi o ten seks, to on sobie myśli, co ja mam zrobić, żeby ta krew była miękka. Czyli jak ona mówi teraz, ja idę walczyć, upoluję nam dzika. On mówi, o Boże, no to nie będzie seksu. Ja upoluję dzika, ty zostań. Ona mówi, nie, bo moja babka właśnie nie polowała na dziki i mówili, że dlatego ona była nikim, bo nie polowała na dziki. Nie? I więc ona też, jeśli ma dalej tę ukrytą korzyść tego osiągania sukcesów tam w tych lasach, no to będzie trudno mu przekonać, będzie musiał czekać albo być naprawdę super inteligentny, więc lepiej, żeby się też na takie kursy zapisał, przekonywania jej jakoś do tego. Ale generalnie, kiedy on chce tego ukoronowania, tego seksu, on idzie po dzika, czyli on wychodzi na zewnątrz. On zmierza się z tym niebezpieczeństwem, z tym atakiem. Nie? Ona w tym czasie jest w środku. On stawia jej mur, ściany, buduje jej dom. No żeby się nie musiała bać, że dziki zwierz ją napadnie, bo przecież jak się będzie bać, to znowu nie będzie seksu. Ona się boi, bo jednak jest okno nie takie. Dobra, on jej buduje kraty. Nie? Czyli mężczyzna cały czas coś czyni. I to wszystko, co czyni, w sumie to czyni to wszystko dla kobiety jakieś. Nawet jeśli on nie ma kobiety, najprawdopodobniej robi to dla swojej mamy. Na przykład mężczyzna wymyślił pralkę, bo jego mama ciągle narzekała, że ona tyle musi prać i że to jej zabiera tyle energii. Nie? Dlatego jest ta piosenka, This is the man's world. To wszystko jest zbudowane przez mężczyzn dla kobiet, żeby się w końcu uspokoiło i żeby był seks. Więc kiedy on to wie, to on wie, że ma stawać w roli tego wszystkiego, co jest twarde, tego wszystkiego, co chroni, tego wszystkiego, co zdobywa, po to, żeby to miękkie mogło być ochronione pewną strukturą, nie? Czyli jeśli on daje ściany, no to ona daje półeczkę i fierankę. Nie? To jest wszystko to miękkie. Ale również kobieta to komórka jajowa, macica, czyli to jest energia implozyjna. Natomiast mężczyzna, no to jest ten plemnik, również ma narządy na zewnątrz, czyli jest to eksplozja. Wszystko idzie na zewnątrz. Czyli dobrze jest tej pracy nad kobiecością, ale również dla mężczyzn to mówię, żeby umieli to uszanować w kobietach, ponieważ często jak pracuję z kimś na sesji albo też na warsztatach, to widać, że mężczyzna wcale nie chce mieć takiej kobiety. I mężczyźni na przykład mówią, ale ja chcę mieć silną kobietę. Okej, już miałeś jedną, drugą, trzecią i nie wyszło. Więc gdyby on się umiał zachwycić jej energią implozji, ona oczywiście kumuluje wszystko. Ile on pieniędzy nie zarobi, ona wszystko. Wszystko zasysa. I po co ona to robi? No, ona to tak naprawdę robi też z myślą nie o sobie, ale o dziecku, czyli ona jest też ukierunkowana na to trzecie, na cel. Nie? Ona to kumuluje po to, żeby w ogóle miała energię, żeby dać życie. Przecież jeżeli ona idzie walczyć, to cała jej energia jest rozproszona na zewnątrz. Więc w tym momencie ona nie zasila łona. Nie? W związku z tym ona nie może dać w tym czasie życia. Nie? Ponieważ ona w ogóle nie ma wtedy też seksualności. Estrogeny po prostu lecą w dół. Nie? W momencie, kiedy ona kumuluje, a on ochrania, wtedy jakby wraca ta kobiecość do równowagi. Dlatego to mężczyzna udziela się społecznie. Mężczyzna się tam zajmuje tą polityką, walkami. I on wykazuje się odwagą, tym zdobywaniem, tym byciem niestrudzonym, walecznym, nieugiętym. To jest taki wojownik ninja na wielu polach.
No bo nie dość, że musi też opanować swoje ciało, to jest też podstawa. Dlaczego ona go zobaczy takiego, no to widać, że nie panuje. On musi zapanować nad swoimi nałogami, żeby ona zobaczyła, że on w ogóle panuje, że on może być władcą, nie? Pierwsze pole, które mamy uprawne, to jest nasze ciało. To dobrze, żeby on umiał wychwycać niebezpieczeństwo, zanim ona je znajdzie. A kobieta w tym czasie zajmuje się właśnie pielęgnowaniem w sobie tej delikatności, łagodności i serca. Serce nie może się przebudzić, jeśli jest w niebezpieczeństwie, jeśli musi walczyć. Zatem tylko wtedy my zaczynamy być istotami, które czują, zaczynają mieć kontakt ze sprawami, które są związane z intuicją, z nawet poza zmysłowością, kiedy jest ochrona. Dlatego w tych dawnych kulturach to było tak, że to kobieta w tym siedziała, ona czuła i ona jego inspirowała, a on działał i ochraniał. Czyli on jest rozumem, a ona jest sercem. I ten umysł też musi mieć umiejętność i zdobywać wiedzę, jak otwierać serce. Nie żeby walczyć sercem. Ja wiem lepiej, a ty tylko czujesz. Szanuję, że ty czujesz. Ja słucham, że ty czujesz. Ale problem jest właśnie taki, że kiedy ona nie ma tego swojego poczucia wartości, to będzie stosowała różne techniki. No, po pierwsze będzie chciała go kontrolować, dyscyplinować, żeby on poczuł, że on jest od niej zależny. Zobacz, to ja umiem świetnie zarobić. Zobacz, jak ty mnie bardzo potrzebujesz, bo ja ci to ogarniam, bo ja ci poszłam po to i po tamto. Nie? Więc tu mamy taki problem kobiety, która ma niskie poczucie wartości. I kiedy ona się też nie czuje bezpiecznie przy nim, ona po prostu zaczyna pracować. To jest też taki dowód, że chyba się nie czuje bezpiecznie, jeśli ona pracuje. Kobieta zmienia świat swoim pięknem i czyniąc piękno. A mężczyzna zmienia świat swoją aktywnością. Ona też ściąga świat do siebie. Ona nie idzie do świata, tylko świat idzie do niej. Jeśli ta kobieta jest w stanie to przyjąć i zrozumieć i to pielęgnować, to będzie dobrze. To jest to prawdziwe odrodzenie się też kobiecości. I kobieta zdobywa poprzez mężczyznę to wszystko, co jest jej tak naprawdę potrzebne. Daje mu natchnienie, żeby on te cele osiągał, wspiera go w tym, daje mu uzdrowienie, a on służy. Tak naprawdę celem mężczyzny jest uszczęśliwić kobietę. Po prostu, nie wiem, czy wy to czujecie. Wszystkie filmy pornograficzne na tym polegają. Kamera idzie na jej twarz. Po co? No, żeby zobacz, jak uszczęśliwił. To ostatecznie daje mu szczęście, kiedy on widzi, że on zaspokoił te potrzeby, kiedy ona jest szczęśliwa. I istnieje taka wymiana właśnie w żeńskim i wymiana w męskim, co my sobie możemy dawać, żeby było dobrze, żebyśmy unikali dawania na przykład jako kobiety męskich aspektów, a mężczyzna, żeby unikał dawania żeńskich, tylko dawał męskie. Więc takim pierwszym aspektem, który daje mężczyzna przy tym spotkaniu, przy tym zakochaniu, jeszcze dajecie radę z tym staniem? Tak. Bo oni tak wtedy widzą te różnice. Nie? To od razu widać. No i zobaczmy, co na przykład on daje. Od razu daje. Po prostu z racji tego, że jest, bo po prostu mężczyzna to w sobie ma. On przede wszystkim daje witalność. To jest to. To jest taka energia życiowa. Nie? I w jaki sposób on też tutaj tą witalność daje. Na przykład kobiety mówią, ja lubię takich mężczyzn, którzy umieją mnie rozśmieszyć. Dokładnie. Czyli ona wychodzi z tych swoich dołów tam, z tych wszystkich podświadomości, bo on jest na tyle inteligentny, że on jest w stanie ją rozśmieszyć. Co to znaczy rozśmieszyć? To znaczy, że ona otwiera usta i się uśmiecha. Co to znaczy, że ona się uśmiecha? Usta to narządy również płciowe. I on jest. Zatem mężczyźni czekają i wymyślają sposoby na to, żeby ona się uśmiechnęła. No jak ona się w rodzie nauczyła, że ma być grzeczna, to ona się uśmiecha na każdą bzdurę. No i oczywiście z tego dalej nic nie wynika, ponieważ on się nie nauczył. Kurde, widocznie powiedziałam słaby żart, nie? Więc nie ćwiczy tej inteligencji. Jeśli ona się nie uśmiechnie, to się zastanowi i wyćwiczy, żeby się uśmiechnęła.
Więc on przede wszystkim daje też radość właśnie, tą moc, odwagę, siłę, takie zakorzenienie, bezpieczeństwo. A kobieta wtedy rezygnuje z dawania tego. Czyli nie ona wychodzi na rynek i mówi, słuchajcie, ale mam fajny kawał. Ona z tego rezygnuje, ona nie ma go rozśmieszać, ale znowu ona była uczona, jak być mężczyzną. Nie? W tym całym systemie edukacyjnym taki był to proces, żeby niszczyć tą energię żeńską, potem ten feminizm, również niszczyć energię męską, a przy okazji cały czas męską. Więc ona rezygnuje z tego wszystkiego. Ona mu daje to otwarcie, ten uśmiech, cielesność, seksualność i ukojenie. On to bierze i w zamian za to on się czuje zobowiązany, ponieważ wszystko w przyrodzie chce się cały czas dopełniać i uzupełniać. Więc on czuje się zobowiązany teraz, jeśli oczywiście tego nie zrobi, to, że tak powiem, karma mu rośnie i będzie kiedyś musiał w jakiś sposób, różnymi sposobami za to zapłacić, na przykład finansowo. Nie? On nie wie, czemu ma straty. Cały czas ma straty. W tym tygodniu się z Alą spotkał, w tamtym tygodniu z Basią. Czemu ja mam cały czas straty? Nie? On nie wyrównał. On nie wyrównał energii. Nie? Ponieważ to, co ona tak naprawdę daje, tą cielesność, seksualność, no to jest to największe, to jest to największe ukoronowanie, to jest coś wielkiego, to, co daje kobieta. Ona po prostu daje tam siebie, całą swoją otwartość i ufność, nie? To jest to całe serce. I on się czuje zobowiązany, więc to jej daje. Daje jej świat materii. Daje jej dostatek, daje jej komfort, daje jej pracowitość i skuteczność. Można by powiedzieć, że również kiedy jest więcej seksu, również jest tej pracowitości i tak dalej, bo on się czuje zobowiązany do tego, żeby to wyrównać. A ona rezygnuje z dawania tego, ona sobie to bierze. I wtedy, jeśli uda im się wejść na ten etap, bo przypominam, na przykład relacja między prostytutką a mężczyzną, no jest taka, że rzeczywiście on jej daje w materii, czyli on jej płaci za to. I to jest okej, jeszcze karma. Nie? Gorzej jest, kiedy on sobie coś wziął i nie może teraz dać w tym świecie materii wyrównania. Nie? To za nim idzie. No, ale najczęściej rzeczywiście większość relacji zamyka się na tym. No dobra, tam seks, trochę materii i finito. Jeśli to wszystko jest w należytym porządku, to wtedy w niej otwiera się tam miłość, chęć pomagania mu w osiągnięciu tego celu. Nie? Harmonia, uczciwość, uczuciowość, wrażliwość. I tutaj ona go uzdrawia. Tutaj, na tym etapie, ona również przekazuje mu intuicję. Mężczyzna jej nie ma. On ją bierze od kobiety. Jeśli uda mu się wejść na ten etap. On to bierze. I co jej teraz daje? On ją obramowuje właśnie. Porządkuje jej myśli, mówi, czyli używa tej inteligencji, wiedzy, tworzy naukę. A ona w zamian daje mu nadzmysłowość. No i to jest ten już poziom. 5 minut mi zostało. Dobra, okej. Nadzmysłowość, czyli to jest dopiero rozwój duchowy. Natomiast on wtedy jej daje boską informację i oświecenie. Zatem można by powiedzieć, że kobieta otrzymuje oświecenie poprzez mężczyznę. On również dociera do oświecenia poprzez kobietę. Nie? Więc warto się też zastanowić, jak to tam w tych różnych zakonach, czy to rzeczywiście działa. Jeżeli jest ktoś chętny, to ja was poproszę, żebyście się dobrali trójkami. Wszystko jedno kto, to nie ma znaczenia. I popracujemy sobie, jeśli ktoś oczywiście może. To nie wiem, czy nam to pozwoli. Może macie na to ochotę, może nie. A może po prostu deszcz nam mówi, dobra, koniec. Wszystko zostało powiedziane. Macie trójkę? Dziękuję. Ale jak ktoś ma ochotę, to możemy zrobić takie ćwiczenie. My mamy ochotę. Tak? Dobra. To jak ktoś ma ochotę, to zapraszam tutaj. No ile mamy tam minut jeszcze? Poproszę o informację. Dwie. Dobra, to dobierzcie się w trójkę. Stańcie naprzeciwko siebie, tak żebyście się widzieli. I będę potrzebowała ciszy i skupienia, bo tylko wtedy my możemy czegoś tutaj dotknąć. Dobra, mamy już trójeczki. To teraz tak. Poproszę o ciszę i skupienie i proszę najpierw osobę, która chce pierwsza pracować. Być może zrobimy tylko na jedną stronę, bo tylko na to się da. Więc kto chciałby pracować? A reszta będzie w służbie. Z tej trójki jedna osoba tylko może pracować. Dobra. Mamy to.
Proszę powiedzieć do tych dwóch osób, tylko te osoby, które pracują. Proszę, reprezentuj mi moją energię żeńską, a ty proszę, reprezentuj moją energię męską. A czy to musi być zgodne z płcią? Nie musi być zgodne z płcią. Ale ma powiedzieć osoba, która pracuje, tak? Tak. Tylko osoba, która pracuje, będzie mogła to zobaczyć i tego doświadczyć. Kiedy już to zostanie powiedziane, już wszyscy sobie to powiedzieli? Tak? Czy już każdy to powiedział? To teraz wszystkich... Dobra, to powiedzcie. Proszę, reprezentuj mi energię moją męską i moją energię żeńską. I teraz zamkniemy oczy wszyscy i wczujemy się tak, żeby poczuć to pole informacyjne osoby, która jest przed nami. Relaksujemy ciało, puszczamy wszystko luźno, luźno szczęka. Łączymy się z informacją, która stoi przed nami. Ta osoba, która pracuje, może wziąć głęboki wdech i na wydechu jeszcze poszerzać swoje pole informacyjne, tak żeby to doszło. A my wchodzimy w ten rezonans informacyjny. I zaraz zaobserwujecie, jak zachowuje się wasza energia żeńska i męska w was. I otwieramy oczy i reprezentanci idą za swoim ruchem. W skupieniu pokazują. A osoba, która pracuje, patrzy, przygląda się. Jak we mnie działa moja energia męska i żeńska. Jak one się mają ze sobą. Jak każda się ma z osobna ze sobą i czy one ze sobą współpracują, a może jeszcze walczą? Obserwuj. Pamiętaj, że masz na to wpływ. Więc jeśli chcesz coś zmienić, to to wewnętrznie zmień. To ty dokonaj tej przemiany. Bo już masz świadomość, co tam się dzieje. Czy one się widzą? Czy te dwie energie współpracują? Czy jest któraś, która dominuje? Czy one są żywe? Czy one są martwe? I rozwiąż to tak, żebyś był zadowolony. I dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo reprezentantom i pomocnikom. Kontakt do Magdy Dębowskiej znajdziecie w linku w opisie pod naszym filmem. Znajdziecie tam również całe mnóstwo informacji o nadchodzących warsztatach. Tymczasem żegnamy się z Wami. Do zobaczenia w następnym odcinku.